Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku naprawa GTX-a 1080 w wersji Game Rock od Palita. Całkiem fajna karta, grubaśna, fajny system chłodzenia, proszę bardzo. Game Rock. I zobaczcie, tutaj już jest uszkodzona plomba gwarancyjna i tą plombę uszkodziłem ja. W tej karcie teoretycznie powinny być uszkodzone pamięci VRAM. Dwie sztuki. Według raportu tutaj właśnie, który przeprowadziłem, uszkodzone okazały się dwie pamięci. I co, kolejna wymiana pamięci? A nie tym razem. Tym razem niestety nie. Dzisiaj będzie bardziej skomplikowana naprawa, ze względu na to, że będę musiał rwać rdzeń. Po wymianie pamięci, no niestety błędy nie zniknęły. Co prawda wymieniłem troszeczkę pamięci na inny model, znaczy się model ten sam, tylko że wyżej taktowany, ale według tutaj no, informacji te pamięci powinny być kompatybilne, więc one powinny się dostosować i powinny normalnie działać. A niestety tak nie jest, są dalej błędy po wymianie pamięci. Zresztą pokażę Wam właśnie może jakie są błędy ogólnie. Według właśnie raportu uszkodzone są niby dwie pamięci, bank A1 i A0. Trochę dziwna sprawa, co? Że te dwie akurat pamięci blisko siebie są uszkodzone. Oczywiście pamięci wymieniłem, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, no i niestety błędy nie zniknęły. Tutaj pozostał błąd identyczny, jedynie na kości A1 się tam coś tam się zmieniło. Ale no niestety tak to nie powinno być, więc no w dzisiejszym odcinku będę demontował rdzeń i spróbuję go po prostu zakulkować. Być może jakieś zerwane pady, jakieś zimne luty, wszystko się okaże właśnie. Całkiem ciekawa wersja, tak miałem ogólnie nie nagrywać filmu z naprawy tej karty, ale tutaj klient bardzo chyba chciał zobaczyć filmik z naprawy tej karty, więc proszę bardzo. Tak wygląda właśnie karta po demontażu ochłodzenia, został jeszcze backplate. Tutaj oczywiście świeża nałożona pasta, odciśnięta ładnie, termopady oczywiście zostawiłem oryginalne, bo są naprawdę w bardzo dobrym stanie. No i oczywiście wymieniłem te dwie pamięci. Być może, no nie wiem, jednak mam złe informacje i te pamięci są niekompatybilne. Wszystko to się tak naprawdę okaże właśnie po reballingu rdzenia. Co do pamięci, fabrycznie były tutaj D9 TXS, ja wstawiłem D9 VRL, czyli pamięci, które pracują zazwyczaj w GTX-ach 1080 Ti. Wstawiłem po prostu je tutaj, one są po prostu wyżej taktowane, no i teoretycznie powinny one sobie zbić taktowanie i pracować tak jak reszta pamięci. Przerabiałem to w innych kartach, to normalnie działało. Nie wiem akurat jak z tymi pamięciami, ale tak jak mówię, według moich informacji powinny być kompatybilne. Jedynie co, chyba w odwrotną stronę nie można ich zmienić, czyli powiedzmy zamiast D9 VRL nie można wstawić te D9 TXS. O, jakoś tak. Mam nadzieję, że mam sito gdzieś do 1080, bo coś tam miałem problem z jednym sitem i teraz nie pamiętam, czy to właśnie była do wersji 1080, czy nie. Ale wszystko się okaże po demontażu rdzenia. Najwyżej nie będę miał rdzenia, będę kulkował ręcznie, tak? Nie no, tu w tym wypadku nie chciałbym ręcznie kulkować układu, bo to jest za dużo roboty. Tak wygląda całe PCB karty właśnie. Fajnie też wykonane, bezpieczniki mamy, proszę bardzo, na linii zasilania 12V, na linii zasilania 12V PCI, chyba też jest tutaj, w tym miejscu właśnie, tego co mi się wydaje, więc no karta nawet ciekawa, powiem Wam, fajnie wykonana, oczywiście sekcja zasilania na DreamOSach, tutaj sekcja zasilania, a tutaj na przykład mógłbym powiedzmy uzupełnić tę sekcję zasilania,
i spróbować uruchomić tą kartę, zobaczyć co by się działo. Tak, bo tutaj jak widzicie brakuje jednego Dreymosa. Tutaj jest sekcja zasilania pamięci VRAM. No ale w tym wypadku, no nie, po co? A może by tak przerobić 1080 na 1080 Ti? No albo było ciekawe, co? Ale niestety tutaj w tym wypadku się nie da zrobić, bo no, rdzenie tutaj nie pasują. Zresztą pokażę wam, że nie ma takiej opcji. To jest właśnie rdzeń 1080. No i co? No jest różnica, nie? No jest. No ten akurat rdzeń, kurczę, no... Sądziłem, że będę miał kartę do naprawy. Raczej, no, kartę. Ale co się okazało? Karta była po zalaniu. No i niestety... Niestety w tym wypadku po prostu ciecz dostała się aż do rdzenia i do PCB. I niestety... ktoś tam wcześniej chyba z tego co kojarzę dłubał, ja zdemontowałem ponownie chyba układ, no i niestety co? Bąble na układzie, więc płyta trup, a z tą idę w takim razie na stację PGA. Znalazłem dwa sita, jedno pasuje idealnie, jedno troszeczkę nie. Teraz zobaczcie, mam tutaj sito do grzania bezpośredniego, czyli taki szablonik. I to pasuje, no powiem wam, idealnie. O, proszę bardzo, pasuje to idealnie, no teraz trochę przekręciłem. Tylko pamiętam, że właśnie z jednym z tych sit miałem problem, bo nie przechodziły kulki. Mam identyczne drugie, tylko że te już jest no, w gorszym stanie, bo jest już krzywe trochę. I tak się obawiam właśnie tego sita, czy ono jest w porządku. Znalazłem jeszcze inne sito. Tylko że to jest chyba do innej serii, do RTX-a. Ale to nic. I teraz chcę wam pokazać coś. One tam pasowało w którą stronę. O, widzicie? No prawie, że się zgrywa, tak? Z tym, że, no jak widzicie, tutaj kilka kulek jest... no po prostu miejsc nie ma, tak? Wyciętych. Właśnie teraz się zastanawiam, którego sita tutaj użyć. Oba są 0,4 mm kulki, więc no... Nie wiem, zaraz będę kombinował. Najwyżej zrobię jeszcze raz reballing. No tutaj delikatnie dwa pady się nie wyczyściły. To akurat nie przeszkadza, no, można je delikatnie nawet zeskrobać. Ale pokażę wam jak.
żeby po prostu tego nie czyścić, można zrobić sobie taki myk. Przynajmniej ja tak robię. Tylko czekajcie, muszę je znaleźć. No i oczywiście je zgubiłem już. Dobra, są tutaj. Można je delikatnie. O, widzicie? Nożykiem zjechać. O, proszę bardzo. Jest naprawione, naprawione. Ogólnie całe pady wyglądają w porządku. Tutaj jedynie tam delikatnie były jakieś takie brzydkie, ale już je tutaj wyczyściłem. Cały układ wygląda w porządku. No teraz właśnie mówię, będę kombinował właśnie z tym sitem. Użyłem jeszcze innego sita. Jak widzicie, już sito nie jest do bezpośredniego ogrzania. Kulki są w miarę ułożone. Co prawda musiałem niektóre niestety jeszcze poprawić. Na przykład... No to w sumie. One by mogły być. Tylko obawiam się jednej rzeczy. Chyba przesadziłem stopnikiem. No i może być ciekawie, bo kulki prawdopodobnie niestety będą się łączyć. Ale no dobra, spróbuję to zrobić tak. Tutaj widzę, że jest już w porządku, w porządku. Dobra, grzeje. Wszystko się okaże. Kulkowany rdzeń już wyczyszczony. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. A może delikatnie coś tam się uda. Nie mogę ostrości ustawić. To jest, kurczę, problem. No ale wygląda to ładnie, co? Na początku myślałem, że za dużo dałem topnika, ale poza małym jednym problemem, które kulka tam się złączyła w innym miejscu, udało się wszystko tutaj to uratować. No i zostało mi tak naprawdę nałożyć topnik i wlutować zakulkowany układ. Niestety moje obawy się potwierdziły. Po rebeldingu rdzenia dalej błędy, co prawda troszeczkę inne błędy, zobaczcie sobie, jak to ogólnie wygląda teraz. Błąd na A0 jest identyczny, zmienił się jedynie błąd na A1. No niestety nie wygląda to za dobrze. Co w tym wypadku mogło się stać? Niestety jest trzecia opcja, o której wcześniej ogólnie nie wspomniałem. To niestety problem z kontrolerem pamięci VRAM. Wszystko wskazuje na to, że niestety w tej karcie właśnie jest problem z samym kontrolerem. I rebaling rdzenia tutaj no niestety nic nie dał. Wymiana pamięci również. Tak już poza kamerą oczywiście. Zdemontowałem jeszcze raz pamięci. Zamontowałem z powrotem pamięci klienta. Błędy identyczne. Co jeszcze zrobiłem? Oczywiście ponownie wygrzałem rdzeń, być może jakiś niedolód, w co wątpię, bo rdzeń bardzo ładnie siadł. Niestety sytuacja identyczna, taki sam błąd. Więc tutaj niestety, ale obawy się potwierdziły, no i niestety w tej karcie jest uszkodzony rdzeń.
tą kartą na tą chwilę po prostu już nic nie zrobię, chyba że zdobędę jakiś rdzeń do GTX 1080, no to jeszcze będę w stanie tak naprawdę przywrócić tą kartę. Pamięci wcześniejsze, które wstawiłem, są, znaczy się te pamięci o wyższym taktowaniu, czy tam o wyższej prędkości, już nie pamiętam jak to tam było. One są kompatybilne jak najbardziej. Jedynie problemem może być, tak jak wspomniałem wcześniej, powiedzmy, jeżeli zamiast tych mocniejszych montujemy słabsze. Wtedy może być jakiś problem. Kurczę, no sądziłem, że naprawię tą kartę. Początkowo myślałem właśnie, że rebaling rdzenia, no i tutaj karta będzie działać. Ale co? No wyszło, jak widzicie. No niestety, tutaj klient już został poinformowany o tej karcie. Po prostu tą kartę prawdopodobnie odkupię od klienta. No i może kiedyś coś tam się przydarzy i po prostu wymienię tutaj rdzeń. Sprawdziłem, żeby nie było połączenia. No kurczę, połączenia z tej ścieżki pod pamięciami no wyglądają w porządku. Nie widać, żeby jakieś tam ścieżki były uszkodzone. Pod samym rdzeniem, jak widzieliście, też pady są w porządku, więc no niestety. Powiem wam, siedziałem nad tą kartą praktycznie cały dzień. Maszyna kilka razy uruchamiana, wiadomo, żeby zdemontować rdzeń, zdemontować pamięci, później jeszcze sprawdzić. No, tak to ogólnie wygląda, więc nie tylko, jak widzicie, udaje się naprawiać sprzęty, a czasem, no, tak jak w tym przypadku, nie da się naprawić sprzętu. No i sama diagnoza naprawdę bardzo długo tutaj trwa. Oczywiście, jeżeli materiał się podobał, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Piszcie w komentarzach, co ogólnie myślicie na temat tej karty. I takie może małe pytanie. Zbliżam się do 10 tysięcy subskrybentów, za co wielkie dzięki. No i teraz takie pytanie właśnie do was, bo myślałem, co tutaj zrobić, powiedzmy, na te 10 tysięcy. Mam takie dwa pomysły. Czyli Q&A, jeżeli byście chcieli, możecie zadawać mi właśnie pytania. Nie wiem, czy pod tym filmem, czy zrobię jakiś osobny film, w którym będziecie mogli zadawać mi pytania. A druga opcja to jest zrobienie live'u, też w podobnej tematyce, czyli Q&A, pytania na żywo. Wtedy będziecie mogli mi osobiście zadawać właśnie pytania. I teraz właśnie sekcja komentarzy jest dla was. Co wolicie? Właśnie live, czy taki filmik po prostu z pytaniami? Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. A my widzimy się już pewnie niebawem w następnym filmie. Tak, będzie już laptop, spokojnie. Mam przygotowany, jestem w trakcie tak naprawdę nagrywania filmów na temat naprawy sporej ilości laptopów, więc spokojnie, będą mi laptopy. Dobra, do następnego, na razie, hej.